Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, pomimo tego, że jest nazywane przez niektórych jako schizmatyckie, ekskomunikowane, przez wielu jest ono, powiedzmy, że nawet prześladowane, mimo wszystko nieustannie się rozwija. Tylko w przeciągu ostatnich 2 lat w Polsce liczba wiernych przystępujących u nas do sakramentów świętych podwoiła się. Dlaczego tak się dzieje? Zapraszam. Gdy spojrzymy na całość Kościoła powszechnego, niestety musimy stwierdzić, że Kościół zwija się. W Europie Zachodniej mamy ekstremalny spadek liczby powołań. Mamy ogromny spadek, jeśli chodzi o przystępowanie do sakramentów. Kościoły są zamykane, sprzedawane, przerabiane na kawiarnie. Klasztory z 1000-letnią tradycją się zamyka. W Polsce wygląda to jeszcze trochę mniej drastycznie, tak jak przy 20 lat, może 30 lat na Zachodzie, to znaczy drastyczny spadek przystępowania do sakramentów, drastyczny spadek liczby powołań, ale nie aż tak drastyczny, żeby to od razu wszystkim rzuciło się jednoznacznie w oczy. Natomiast jeśli spojrzy się na społeczeństwo, to ewidentnie Kościół stracił szacunek, ewidentnie Kościół stracił swój autorytet, jeśli chodzi o nauczanie, i nieustannie Kościół traci wiernych. A więc jako całość można powiedzieć, że działalność Kościoła ewidentnie się zwija. Dlaczego natomiast Bractwo Świętego Piusa X, które w zasadzie jest prześladowane, które również przez hierarchów Kościoła bardzo często jest w różnoraki sposób obraźliwie określane, któremu raczej stara się zawsze przeszkadzać niż mu pomagać. Dlaczego właśnie Bractwo Świętego Piusa X stale się rozwija? My cały czas budujemy nowe kościoły, budujemy szkoły, otwieramy klasztory, mamy nieustannie przyrost wiernych bardzo widoczny. Tak jak wspomniałem, tutaj w Polsce przynajmniej dwukrotnie więcej w przeciągu ostatnich 2 lat. Skąd to się bierze? Dlaczego tak to wygląda? A więc to, co tutaj powiem, można powiedzieć, że to jest sekret naszego sukcesu. A więc możecie zdradzić to waszemu proboszczowi i niech wypróbuje to u siebie. A więc uwaga, uwaga, sekret powodzenia Bractwa Świętego Piusa X to wiara. Bractwo Świętego Piusa X ma wiarę. I nie oznacza to, że twierdzę, że poza bractwem nikt nie ma wiary. Oczywiście, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bractwo Świętego Piusa X całe swoje życie, cały swój apostolat ukierunkowało, uformowało zgodnie z wiarą, z katolicką wiarą. Tylko tyle i aż tyle. Co to znaczy? To znaczy, że my położyliśmy nacisk na te aspekty apostolatu, które nasza wiara każe nam określać jako najważniejsze. A więc wierzymy nie tylko tak ogólnie w prawdy wiary, ale wierzymy w to, co Pan Jezus nam przekazał. Wierzymy w skuteczność środków przekazanych przez Pana Jezusa. To jest fundamentalne. Wierzymy w skuteczność środków przekazanych nam przez Pana Jezusa. Środków do uświęcenia. A więc wierzymy w skuteczność ofiary mszy świętej. Wierzymy w skuteczność sakramentów świętych. Wierzymy w skuteczność Ewangelii Świętej, czyli nauczania Pana Jezusa, po prostu. A wierząc w to, uważamy, że naszym zadaniem nie jest wymyślać czegoś nowego, nie jest przedstawiać to tak, żeby to było modne, nie jest to upiększać to zgodnie z naszym upodobaniem, dostosowywać te rzeczy do jakichś współczesnych mód. Nie, naszym zadaniem jest to przekazać. Tyle. To jest nasz sekret. Wierzymy w skuteczność środków przekazanych przez Pana Jezusa. Czy nie ma poza bractwem kapłanów, którzy wierzyliby w skuteczność tych środków? Bez wątpienia są, ale bractwo po prostu jako całość tym się kieruje. Nie ma nic innego, co by nas jakoś szczególnie wyróżniało. Po prostu korzystamy z tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał. Nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, nie dawał nam jakiegoś szczególnego charyzmatu. Nie stwierdził, że teraz to naszym charyzmatem jest to i to i my musimy robić tak i tak i tak. Nie, on mówił, jeśli w czymś mamy się doszukiwać takiego naszego szczególnego daru naszego, tego co podkreślamy, to jest to miłość do mszy świętej. Ale arcybiskup zaraz dodaje, ale
to jest serce Kościoła, także cały Kościół ogniskuje się wobec mszy świętej, więc nie jest to nic, co by nas w Kościele wyróżniało. Jak się okazało, nadeszły czasy, kiedy wyróżnia nas to w Kościele bardzo. Jako całość, jako instytucja, Kościół nie wykazuje tej wiary w skuteczność środków przekazanych przez Pana Jezusa. Co mam na myśli? Otóż Kościół nie przekazuje w swoim działaniu, nie widać tego, jakoby wierzył, że msza święta, że ofiara mszy świętej naprawdę zbawi, uświęci, że ona po prostu wystarczy. Że po prostu wystarczy ludzi zaprosić. Przyjdźcie i zobaczcie. Oto jest Pan Jezus. Ofiaruje się dla was na ołtarzu. Ofiara krzyżowa ponowiona. Tutaj bije serce Kościoła. Nie. Kościół uważa, że trzeba mszę świętą traktować jak jakieś przedstawienie. Trzeba to dostosowywać tak, żeby to było atrakcyjne, ciekawe. Trzeba, żeby tutaj grały gitarki. Jeszcze nowoczesne instrumenty. Tutaj to zaadaptować. Trzeba ludzi wciągnąć. To ma być taki event. To ma być takie wydarzenie. To ma być coś atrakcyjnego. Po co? To nie ma być atrakcyjne. Pan Jezus nie mówił, idźcie, róbcie show, idźcie i róbcie tak, żeby było fajnie, miło i przyjemnie, idźcie, żeby to było jakoś tak kulturowo pasowało do ludzi, żeby to wykorzystywało to, co oni już znają i żeby to było jakieś dla nich takie rodzinne, piękne, wspaniałe, cudowne. Nie, Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, idźcie i nauczajcie. Nie macie się ludziom podobać, nie macie się jakoś bardzo starać o to, żeby im się przypodobać. Wy macie iść i nauczać. Bractwo to robi. Idzie i naucza. Przynosi ten skarb mszy świętej, który Kościół Święty, ten ryt, który Kościół Święty stworzył jak oblubienica, kochając swojego oblubieńca, stworzył ten rytm mszy świętej, który jest piękny, który doskonale wyraża naszą wiarę, który jest prosty, piękny, którego nie ma potrzeby dostosowywać, robić tam jakichś wielkich, wspaniałych atrakcji po to, żeby to było miłe i przyjemne. Kościół po prostu przynosi ofiarę mszy świętej, zaprasza, przyjdźcie, chodźcie i zobaczcie. I więcej nie potrzeba. Natomiast gdy dzisiaj hierarcha Kościoła właśnie tak mówi, twierdzi, że muszą być tutaj gitarki, musi być atrakcyjnie, jak ludzie nie przychodzą, no to trzeba więcej gitarek i bębenki i jeszcze coś. Halo. Po co ci ludzie mają przyjść do Kościoła? Dla gitarek? Dla bębenków? Nie. Ci ludzie mają przyjść do Kościoła dla ofiary Pana Jezusa. Jeśli nie chcą przyjść do Kościoła dla ofiary Pana Jezusa, to niech nie przychodzą. My nie mamy ludzi przyciągać do Kościoła. My mamy nieść ludziom Jezusa. Jeśli człowiek nie chce przyjąć Pana Jezusa, to gitarka go nie przyciągnie. To bębenek go nie przyciągnie, ani inne tego rodzaju atrakcje. To nie atrakcje mają przyciągać do Pana Jezusa, to Jego nauka ma przyciągać do Pana Jezusa. Jego nauka, której nauczamy, którą przynosimy, którą żyjemy. I to jest tajemnica Bractwa Świętego Pisa X. Dlatego Bractwo, pomimo wszystkich trudności, wciąż się rozwija. Nieustannie się rozwija i pewnie będzie się rozwijać, bo po prostu to jest to, czym się wyróżniamy. Wiara w te środki. Wiara w moc sakramentów świętych. Wiara w moc mszy świętej, która jest dla nas sztandarem naszej wiary. Która nie jest dla nas atrakcją. Która jest dla nas sztandarem naszej wiary. Która wyraża doskonale naukę katolicką. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody. My nauczamy, między innymi właśnie poprzez mszę świętą. Ona jest sztandarem wiary. Pokazuje Boga, który jest na pierwszym miejscu, ofiarę Pana Jezusa, od której wypływają wszystkie łaski, człowieka, który musi się ukorzyć przed Bożym majestatem, który ma się zachować z godnością, ze spokojem, który ma poprzez używanie języka, którego nie używa nigdzie indziej, wyrazić to, że to jest rzecz wyjątkowa, niecodzienna, absolutna. To jest tajemnica, wielkie misterium. I to jest po prostu sztandar naszej wiary. Więcej nie trzeba. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Natomiast gdy zaczniemy szukać środków gdzie indziej, gdy trzeba, żeby przyciągnąć do Pana Jezusa, używać gitarek, bębenków, naukę Pana Jezusa przedstawiać tak, żeby to było takie modne i właśnie tutaj trzeba troszeczkę wolności, równości, braterstwa, tutaj troszeczkę ekologii i tak dalej, tak dodamy, żeby to brzmiało tak właśnie współcześnie, fajnie, to nie o to chodzi. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więcej nie trzeba. Ludzie chcą, żeby im przynieść Boga. Ludzie chcą, żeby im głosić Ewangelię.
I takie zarzuty, że o, tutaj nikt nie przyjdzie do kościoła, jak nie będzie właśnie tak i tak. O, i gdyby Soboru Watykańskiego II, to na pewno nikt by już nie chodził do kościoła. O nie, Sobór, kościół przetrwał bez soboru 1960 lat. No, w przybliżeniu, tak, kościół założony jest później niż w roku zerowym. Trzeba by, powiedzmy, że 1930 czy 27 lat Kościół Święty przetrwał bez Soboru Watykańskiego II i przetrwałby kolejne 50 i 1000 bez Soboru Watykańskiego II, bez tego zwrócenia się do świata, po prostu z Ewangelią, po prostu z prostym głoszeniem nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa, bez próby mieszania jej ze wszystkim, bo ona jest za trudna, bo to nikt tego nie zrozumie, bo to jest takie i takie i takie i takie. Jak chcecie, to dodawajcie coś, to szukajcie swoich gitarek i bębenków. My będziemy głosili naukę Pana Jezusa. My będziemy wysoko podnosili sztandar naszej wiary i czas nam pokaże, kto miał rację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.